Osoba chora na serce, na raka lub cukrzycę budzi współczucie. Chory psychicznie wywołuje lęk. Na temat tej dziedziny zdrowia panuje w naszym społeczeństwie mnóstwo fałszywych przekonań, mitów i krzywdzących stereotypów. Ja mam takie poczucie, że wciąż pacjent z zaburzeniami psychicznymi czy cierpiący na choroby psychiczne to jest obywatel drugiej kategorii. Myślę, że kwestia zaburzeń i chorób psychicznych to jest wciąż kwestia tabu w Polsce. Negatywny lub co najmniej niechętny stosunek do osób chorych psychicznie wyraża się choćby w sferze języka. Najczęściej używa się pogardliwych określeń typu świr, wariat, czubek lub półgłówek. Chorzy często stykają się z kpinami, nietolerancją i niezrozumieniem. Wiele osób uważa, że najlepiej jakby tych wszystkich świrów pozamykać, żeby oni się nie pokazywali na ulicach, bo mogą być niebezpieczni. Dlatego ukrywam twarz, że boję się, że ci osoby, z którymi przebywam, mogą inaczej na mnie spojrzeć. Nie wiem, czy był nas zaakceptowaną. Były również osoby w rodzinie, które patrzyły na mnie, no co ty, nie wygłupiaj się, po co ty idziesz do tego lekarza, nudzi ci się, nie masz co z czasem zrobić. Też bardzo bolało. Brak zrozumienia i to duży. Czemu mnie to spotkało? Dlaczego ja to jestem takie? Czy ja czymś zawiniłem? Czemu tak to się stało? No, nie mogłem sobie dać odpowiedzi na to. Każdy mówił, weź się w garść, daj sobie spokój, wstawaj i coś ma ze sobą robić. Ja nie potrafiłam czegoś takiego, wręcz to bardziej denerwowało i padał człowiek właśnie jeszcze większy taki dół. Na tą chorobę może zachorować każdy. Nikt nie wie, kiedy zachoruje, być może nie, nigdy, ale jest tak, że może zachorować. W tych słowach nie ma wcale przesady. Badania pokazują, że skala problemów psychicznych w społeczeństwie narasta. Dane są niepokojące. Z danych dotyczących zdrowia psychicznego obywateli Unii Europejskiej wynika, że to jest prawie 40%. To jest 38,2%. I to jest tak, że tego typu zaburzenia idą za schorzeniami układu krążenia, za wypadkami, urazami i chorobami nowotworowymi. Ale są też badania takie, które mówią, że my wszyscy, no czyli ja też, w 80% populacji całej mamy w ciągu życia jakiś problem, mniejszy, większy, psychiatryczno-psychologiczny, niekiedy wymagający leczenia. Stres towarzyszy nam na każdym kroku, rośnie tempo życia, narasta pośpiech. Pogoń za karierą i statusem materialnym. Reklama kreuje wzorce, za którymi staramy się nadążyć kosztem relaksu. Narasta rozdźwięk pomiędzy tym, czego oczekuje od nas otoczenie i my sami, a tym, czego doświadczamy. To rodzi długotrwały stres, a ten zbiera coraz większe żniwo. Radykalnie zwiększa się ilość zaburzeń na schorzenia typu zaburzeń nerwicowych. I zwiększa się też ilość zachorowań na zaburzenia nastroju. W tym należy myśleć o depresjach. Myślę, że to ma związek z czasami, w których żyjemy. Żyjemy bardzo szybko, trudno nam się dostosować do nowych warunków, do nowych oczekiwań społeczeństwa, kultury, naszych czasów. Powszechnym, współczesnym lękiem dzisiejszego człowieka to jest lęk przed oceną. Trzeba dobrze wyglądać, trzeba mieć sukces, trzeba być zdrowym, trzeba być pięknym, no dobrze jest mieć pieniądze, prawda? Dużo pieniędzy, więc te wartości często odmienne od tego, co się człowiek tak naprawdę potrzebuje, powodują to, że niektórzy żyją pod taką presją, prawda? I potem się boją, że są za mało doskonali. Leczeniem nerwic i depresji, dwóch najczęściej spotykanych zaburzeń psychicznych, zajmuje się Centrum Terapii Nerwic w Mosznej. Jednym z pacjentów zmagających się z nerwicą jest pan Krzysztof. Nie wiadomo, jakby się robiło, nigdy się nie zrobi tak, jak przełożeni tego wymagają. I dlatego to człowieka rozbrajało. No, stało się człowiek się nerwowy i tak dalej. Niestety po 25 latach każdy się wypala już, a szczególnie w moim zawodzie. Jestem ze służb mundurowych, konkretnie z policji. Objawy, które tutaj miałem w związku z tą moją służbą, nieprzespane noce czy budzenie się w nocy, poty na całym ciele, na czole, spowodowały to, że uznałem, że coś się dzieje ze mną niedobrze i dlatego
postanowiłem odwiedzić panią doktor i się leczyć. Nerwica jest bardzo powiązana z naszym funkcjonowaniem fizycznym. To, co się w nas kumuluje, całe napięcie psychiczne, ono tak kolokwialnie mówiąc zamyka się w naszym ciele. Objawia się w na przykład bólach głowy, w takim pierścieniowym ucisku głowy, w bólach brzucha. Mogą takie skrajne przypadki nerwicy mogą nawet dotyczyć takiego braku poczucia części swojego ciała. Na przykład ktoś nie może ręką poruszyć, czy nie może chodzić, a tak naprawdę fizycznie, biologicznie jest zupełnie zdolny do tego. Każdy mówił, weź się w garść, daj sobie spokój, wstawaj i musisz myśleć pozytywnie. A tak właściwie no, były problemy i nie dało się myśleć pozytywnie. No, wpadał człowiek właśnie jeszcze większy taki dół swój, że ktoś mnie motywuje, a ja nie potrafię z tym nic zrobić. Stroniłam od otoczenia, straszne takie napady smutku, brak apetytu. No to były, można powiedzieć, katorgi borygania się właśnie z pracą i z tymi bólami właśnie, które się nasilały, bóle głowy, jakieś kołatanie właśnie serca, no tak mówię, niemożność chodzenia i jakieś wykręcanie mięśni. To było 5 lat. 5 lat praktycznie takiego chodzenia od lekarzy do lekarzy, nie wiadomo, co to właściwie jest. Okazało się, że pani Violetta zmaga się z zespołem depresyjno-lękowym. Jest też taka grupa zaburzeń nerwicowych, które są na granicy między zaburzeniami depresyjnymi a zaburzeniami nerwicowymi. My w naszej nomenklaturze używamy takiego określenia zaburzenia depresyjne i lękowe mieszane. Wtedy, kiedy nie można rozróżnić, która z tych jednostek dominuje w obrazie psychopatologicznym, nerwica charakteryzuje się głównie dla niej podstawowym takim fenomenem jest lęk. Lęk, który choć czasem niełatwo, to jednak warto przełamać, by wyjść z cienia. To mnie właściwie zmotywowało, że jeśli mam dzieci, to ja muszę z sobą coś zrobić, muszę wyjść naprzeciw tej chorobie i, no i po prostu poszłam do psychiatry i po prostu prosiłam o pomoc. No i dążyłam do tego, żeby po prostu wyjść gdzieś do ludzi i pokazać się bez tej maski swojej takiej. Szkoda czasu męczyć się i zamykać się w tych czterech ścianach i w tych murach, które właśnie sobie człowiek buduje. Nie warto. Często w ogóle w grupie, czy gdziekolwiek, czy nawet indywidualnie sytuacji, czy nawet w relacji, to bardzo często właśnie jest redukcja lęku. Czasem to ewidentnie jest śmiech nerwowy, nie? To widać. Czasem to nie jest nerwowy śmiech, a mimo wszystko to jest redukcja lęku. No, śmiech spełnia taką funkcję, tak? I o tym czasami sobie też tutaj mówimy. Czy łatwo jest mówić nie tylko swoim bliskim, rodzinie, ale i otoczeniu, w którym się żyje, że jest się pacjentem poradni zdrowia psychicznego, że jedzie się do szpitala specjalistycznego. Większość osób jednak ma obawy, że może to wywołać stygmatyzację i takie odsunięcie się tych osób od osoby mającej problemy psychiczne. Widzę, że kiedy przyjeżdżają do nas pacjenci na przykład do ośrodka, to często na przykład pojawia się taka kwestia, że nie proszą od nas o zwolnienie lekarskie, twierdząc, że są na urlopie, ponieważ nie chcieliby, żeby pracodawca na przykład dowiedział się o tym, że byli w ośrodku psychiatrycznym. Więc jest takie lękowe przekonanie, że ujawnienie informacji na temat leczenia psychiatrycznego mogłoby skutkować na przykład degradacją jakąś zawodową, zwolnieniem. Ja, jak to nazywam, nosiłam maski, czyli uśmiech przyklejany do twarzy, wszystko jest dobrze, jest świetnie, no wszyscy mnie, no radzisz sobie kapitalnie. Po takim dosyć mocnym, traumatycznym przeżyciu ja sobie już naprawdę nie radziłam. Nie chciałam wyjść z domu, nie chciałam mieć z nikim kontaktu, nic mnie nie interesowało, co mnie bardzo bolało, że nawet uciekałam od dzieci, gdzie one są tak naprawdę najważniejsze dla mnie. Jestem po trzech operacjach, nieudanych zresztą, więc nie mogę pracować. I w tym momencie, kiedy przestałam pracować, to była moja wymarzona praca, na którą bardzo, bardzo długo czekałam, no musiałam z niej zrezygnować. I wtedy się poczułam bardzo wykluczona, niepotrzebna, niechciana. I wtedy tak naprawdę bardzo się zamknęłam w sobie.
Długo to do mnie dochodziło, że jest to silna depresja i że to jest również nerwica lękowa. Problemem również była moja rodzina, moi najbliżsi. I to chyba było dla mnie takie najgorsze, brak aprobaty moich najbliższych, czyli rodziców. Bo mąż jakoś nie miał z tym problemów, dzieci jeszcze wtedy były dosyć małe. Przyjaciele wręcz do tego mi właśnie zachęcali, bo wiedzieli, co się ze mną dzieje, jak zaczynam znikać. Z czasem rodzice się już oswoili z tym, że się leczę i to były takie etapy. Było dobrze, nagle znowu coś się zadziało i wracałam. Życie w depresji to taka czarna dziura, tak bym to nazwała. Jest taki mój osobisty odbiór. Były również osoby w rodzinie, które patrzyły na mnie, no co ty, nie wygłupiaj się, po co ty idziesz do tego lekarza, nudzi ci się, nie masz co z czasem zrobić. Też bardzo bolało. Brak zrozumienia, i to duży. I czułam się zawsze jak tej drugiej kategorii człowiek. Ale po jakimś czasie wiele rzeczy do mnie dotarło. Przede wszystkim terapia, która bardzo, bardzo dużo mi pomogła. A to, co chyba najważniejsze, nie wstydzę się mówić już o tym. To jest chyba najważniejsze, że potrafię o tym mówić wprost. Że nie ma we mnie już tej takiej blokady. Tak, jestem chora, leczę się na depresję, chodzę do psychiatry, chodzę do psychologa. Szukam pomocy, bo chcę żyć, chcę wyjść z tego cienia. Najważniejsza forma w leczeniu nerwic to jest psychoterapia. Stosuje się też farmakoterapia, ale to jest jakby tylko część całego procesu. Farmakoterapia zdecydowanie nie jest wystarczającą metodą. My głównie się skupiamy w naszym ośrodku na leczeniu psychoterapeutycznym. W grupkach zastanówcie się nad tym i dodajcie plusy i minusy Skupiamy się na rozmowie, na całym procesie, który albo już wcześniej zaczął funkcjonować u pacjenta, bo często pacjenci, którzy do nas trafiają, mieli już wcześniej kontakt z psychiatrą, z psychologiem. My albo wkraczamy w ten proces, albo go rozpoczynamy. Poprzez rozmowę, ale też poprzez relaksację. Mamy wiele zajęć typu muzykoterapia, choreoterapia, zajęcia relaksacyjne, psychoedukacja, które doświadczają nam wiedzy, ale też umiejętności, jak zachowywać się w sytuacjach stresowych, kiedy ta nerwowość jest podwyższona. W Centrum Terapii Nerwic w Mosznej pojawia się coraz więcej pacjentów zmagających się z depresją, chorobą cywilizacyjną, która nieleczona może w skrajnych przypadkach prowadzić do samobójstw. Już za 6 lat depresja będzie drugą chorobą, która jest przyczyną przedwczesnej śmierci i trwałego uszczerbku na zdrowiu. Także możemy sobie wyobrazić, że skala tego zjawiska jest bardzo duża. Zaburzenia depresyjne to jest pewne kontinuum, tak? Od zaburzeń łagodnych, w których osoba jeszcze w miarę sprawnie może funkcjonować w życiu i deklaruje pewien dyskomfort, a skończywszy na takich, które stanowią bezpośrednie zagrożenia zdrowia i życia tak naprawdę dla takich osób, one wymagają wtedy hospitalizacji. Często dochodzi też do takich hospitalizacji leczenia wbrew woli. A u mnie depresja objawia się tym, że jakby to powiedzieć, unikam ludzi. Nie odbieram telefonów. Ja bym się bała ludzi po prostu. Ja to określam, że wpadam w taki dół, gdzie nie widać światła. No i ja choruję od 1998 roku, co znaczy od wtedy, kiedy dowiedziałam się, że mam raka. Po tej chorobie nie przyznano mi renty, byłam na bezrobociu. Zostałam sama z 2 dzieci uczących się i to właśnie spowodowało właśnie tą depresję we mnie. Ja już 2 razy próbowałam sobie życie odebrać. Dlatego ukrywam twarz, że boję się, że osoby, z którymi przebywam, mogą inaczej na mnie spojrzeć. Nie wiem, czy bym nas zaakceptowano. Nie jestem tego pewna. Po prostu. Co roku wraca ta choroba. Jeżeli mnie spotka jakaś przykrość, ja się tym zamartwię, to jestem już początek choroby. Mieszkam sama i ucinam się całkowicie od ludzi.
ciągle jak wychodzę, mi się wydaje, że wszyscy widzą moją chorobę i wpadam w głęboki smutek. Najlepiej jak jestem w szpitalu, bo tam jestem wśród swoich, którzy mnie akceptują. Bo najbliższe otoczenie często nie dostrzega problemu, objawów choroby albo całkiem błędnie je interpretuje. Kłopot polega na tym, że jak z kimś właśnie w otoczeniu żyjemy w rodzinie, to my często, ponieważ te zmiany nie zawsze następują gwałtownie, natomiast kiedy powoli narasta, to my właściwie nie widzimy, że dochodzi do dyskretnej zmiany zachowania, tak? Osoba jest mniej otwarta, mniej się jakby chętna do rozmowy, gdzieś tam zawieszona w swoim świecie. To trwa miesiącami, czasami latami i łatwo tu jest o coś takiego, a on tak ma, a to taki dziwak jakiś jest. Mam brak akceptacji, bo mam siostrę, która mówi, wiesz co ty się tak rozczulasz nad sobą, weź się w garść, weź się tego, czy to nie jest nic takiego strasznego, a wziąłby się do roboty, wziąłby się tego i taka brak akceptacji. Raczej moim znajomym właśnie tego, o tych moich stanach raczej nie opowiadam, tylko z lekarzami, prawda, to mogę się wypowiadać albo na oddziale. A tak raczej widzę, że ludzie źle postrzegają takich ludzi, bo mówi, to nie jest choroba, że to są takie jakieś wymysły, fanaberie, coś w tym rodzaju, że to są takie kaprysy. O. Jak zatem rozpoznać depresję, jakie są jej objawy, co powinno nas zaniepokoić? Na pewno takim najwcześniejszym sygnałem są kłopoty ze snem, zaburzenia snu, które są związane z depresją, najczęściej przyjmują taki obraz wczesnego budzenia się. Osoba budzi się i już nie może zasnąć, albo jeszcze gdzieś tam po kilku godzinach dosypia. Drugim takim też objawem, który powinien nas zaniepokoić, to jest utrata chęci, utrata energii życiowej, czyli osoba mówi, wie pani, nic mi się nie chce, trudno mi jest wstać z łóżka i stanąć wobec zadań, które dzień niesie, bo nie mam na to siły ani ochoty. Pierwszy raz zgłosiłem się do poradni zdrowia psychicznego 4 lata temu. Ja byłem zawsze nauczony dużej aktywności, a w pewnym momencie zauważyłem, że dla mnie przejście 200-300 metrów jest problemem dużym. Dla mnie aktywność umysłowa, nawet nie mówię o fizycznej, godzinę, półtora, to już stwarza duży problem. Zaczynam być coraz bardziej zmęczony. No w tej chwili tak średnio przesypiam około od 12 do 13 godzin. Przestałem jeść, w ogóle nic mnie nie bawiło, nic mnie nie cieszyło. Miałem jadłowstręt. Normalnie schudłem bardzo, to poważnie. No gdzieś 20 kilo, no to było normalne, to człowiek to był nie do poznania, jak to się mówi. Depresja to jest takie zjawisko, ja bym powiedziała, globalne. To znaczy ona wyłącza osobę z funkcjonowania. Jeżeli już dochodzi do depresji umiarkowanej, do depresji głębokiej, to taka osoba nawet nie jest zainteresowana tym, żeby do lekarza iść. Nie ma ciekawości nawet siebie, swojego stanu. Jest całkowicie wyłączona. Dlatego niezwykle ważna jest rola najbliższego otoczenia, które w porę powinno zareagować na symptomy choroby. Jeśli chodzi o depresję, to jest to choroba bardzo poważna. Jeśli pacjent nie trafi na czas do szpitala, to dochodzi do samobójstw. No niestety. W leczeniu depresji najczęściej sięga się po leki antydepresyjne. Powinno się je jednak podawać tylko w ciężkich stanach. Ostatnio spotykamy się coraz częściej z osobami uzależnionymi od leków i na pewno tutaj u nas też zwracamy na to uwagę, żeby przestawić danego pacjenta na takie leki bezpieczne, które nie uzależniają i które pomagają. To jest jedna droga pomagania, a druga to są wszelkie zajęcia psychoterapeutyczne, indywidualne i grupowe. I wśród tych grupowych zajęć, w których pacjent uczestniczy, są i spotkania społeczności terapeutycznej, i muzykoterapia, i psychorysunek, i tak zwane psychozabawy, choreoterapia. Terapia bardzo, bardzo dużo mi pomogła.
I dlatego chyba miałam odwagę tutaj się zjawić. Bałam się bardzo tutaj tego przyjazdu. Po pierwsze dni były bardzo trudne, chciałam zresztą nawet wracać. Dopiero po długiej rozmowie z panią doktor, z psychologiem, zostałam i jestem i stwierdzam, że no już zostanę do końca, bo to jest to, pomaga. Na pewno bym chciała właśnie ludziom powiedzieć, którzy cierpią na depresję, żeby nie zamykali się w sobie, żeby się otwierali i żeby szukali naprawdę pomocy ponad wszystko, bo na pewno ją znajdą. Szkoda czasu męczyć się i zamykać się w tych czterech ścianach i w tych murach, które właśnie sobie człowiek buduje. Nie warto. Ja po tych pobytach tutaj, powiem, się stałem naprawdę dużo spokojniejszy. I trudno mnie teraz nawet wyprowadzić z równowagi, co poprzednio, jak pracowałem czy służyłem, było odwrotnie, prawda? Leczyć się warto, bo korzyści są ogromne. Trzeba tylko przełamać stereotypowe myślenie o zdrowiu psychicznym, przełamać swój wstyd i lęk przed oceną. Boimy się tego. I często są to irracjonalne lęki, które trzymają nas z daleka od fachowca, no bo on nam weźmie i co? Rozpozna i będzie leczył. Prawda? A więc skoro będziemy leczeni przez psychiatrę, to znaczy, że jesteśmy inni. Inny to jest warius. Prawda? Więc tutaj od razu jest ta pejoratywna konotacja, że jestem inny, czyli jakiś zwariowany odmieniec i tak dalej, prawda? Bardzo częstym problemem jest właśnie ten wstyd i to też jakby jest kolejny problem z uwagi na to, że właśnie przez to, że pacjent, potencjalny pacjent się wstydzi, on zwykle czeka, a ten czas jakby działa na niekorzyść. Natomiast cóż ja mogę powiedzieć? No zresztą często wychodzimy z takiego założenia, że przecież znamy siebie najlepiej. No, kto z nas może znać lepiej? I pewnie tak jest. Jakby nie chciałabym tego podważać. Natomiast no, znamy też swoją anatomię, fizjologię, a jednak chcąc zobaczyć czubek własnego nosa, musimy stanąć przed lustrem. I myślę sobie, że niech to pójście do psychiatry będzie pewnego rodzaju lustrem. My siebie znamy, ale ten ktoś może powiedzieć nam coś o nas samych z nieco innej perspektywy.